Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym będziemy się trzymać jak najdalej od lektur. Przedstawię Wam dzisiaj książkę, którą chętnie przeczytałbym w szkole podstawowej. Niestety nie była wtedy jeszcze wydana, ale gdyby była, pewnie zacząłbym szybciej interesować się fantastyką. Ruiny Gorlanu. Taki tytuł nosi książka, która stanowi pierwszą część serii Zwiadowcy autorstwa Johna Flanagana. Seria ta ma w sumie już 16 tomów plus 2 prequele, jest co czytać. I wydaje mi się, że warto do niej zachęcać, bo to jest naprawdę ciekawa seria dla młodszych czytelników. Fabuła całej tej serii opiera się o historię Willa. Jest to na początku 15-latek, który wychował się w sierocińcu na zamku w Redmond i poznajemy go, gdy musi dokonać bardzo ważnego wyboru. Prawie jak ósmoklasista w szkole podstawowej. Co robić w swoim życiu? Musi wybrać ścieżkę zawodową, musi zdecydować się, u jakiego mistrza będzie terminował. Jest kilku do wyboru. On sam planuje zostać rycerzem. Dlaczego? No, dowiecie się w książce, co go do tego pchnęło. Ale właśnie rycerz. Tylko że Will jest niski, niezbyt silny. No i właśnie, czy ma szansę zostać rycerzem? Tego dowie się w dniu wyboru, kiedy on i jego rówieśnicy zdecydują właśnie, jaka będzie dalsza ich ścieżka. Nie będę tutaj zdradzał wiele więcej, bo fabuła tej serii nie jest zbyt skomplikowana. Więc jeśli powiedziałbym jeszcze trochę, to wiele moglibyście się domyślić. Dlatego, co się stanie w dniu wyboru i co będzie dalej, no to już pozostawiam Wam, jeśli sięgniecie faktycznie po tę książkę. A wydaje mi się, że warto. Jest to takie bardzo przyjemne wprowadzenie do świata fantasy, bo miejsce, gdzie dzieją się wszystkie te wydarzenia, Królestwo Araluen, jest częścią właśnie takiego fantastycznego świata, który my poznajemy po kawałeczku. Najpierw w tej pierwszej książce zostanie nam niewielki fragment odkryty, a jeśli sięgniemy po kolejne, no to autor nam będzie tam sprzedawał kolejne fragmenty tego świata, który sygnalizuje już teraz. To nie jest tak, że on to wymyśla potem, żeby tylko zapełnić fabułę kolejnych książek. One już tam gdzieś teraz są czasem wspomniane w tle, ale jak wyglądają, co tam się dzieje, dowiemy się dopiero w kolejnych częściach, o ile po nie sięgniemy. Wydaje mi się, że ten świat zbudowany podobnie jak takie europejskie średniowiecze, wiecie, zamki, królowie, damy, rycerstwo, jest dość przystępny dla nowego czytelnika, a te motywy fantastyczne, jak magia czy niezwykłe zwierzęta, są na tyle delikatne, że to nas nie odrzuca na samym początku. Nawet jeśli ktoś nie lubi fantastyki, to jest w stanie wejść w ten świat i zanim się połapie, stwierdza, że to jest ciekawe. Pomimo tego, że te motywy fantazy się tam pojawiają i nagle stwierdza, że może coś takiego czytać. Książki wydaje mi się, że raczej są dla młodszego czytelnika. Tak 11-13 lat to jest najlepszy moment, żeby się zaznajomić ze serią Zwiadowcy. Dla starszych czytelników to się może wydawać nieco za proste, zbyt naiwne momentami, ale jeśli jesteście w 4-5 klasie, no to wtedy ta książka naprawdę Was pochłonie. Jest dobrze napisana, wciąga. Jest to taka przygodówka fantastyczna. Co dodatkowo, wydaje mi się, że ta książka przekazuje jeszcze wiele interesujących wartości i wskazówek dla młodego człowieka, bo na przykład Will ma dość ciężkie relacje z rówieśnikami, z tego względu, że jest najmniejszy z nich i lubi mu dokuczać, a z drugiej strony jest dość wścibski, ciekawski i potrafi zaleźć innym za skórę, nie jest ideałem. Więc książka to pokazuje, jak poukładać sobie relacje z rówieśnikami i z dorosłymi, którzy są naszymi mentorami na przykład. Jak z tego wszystkiego wybrnąć, żeby czuć się z tym wszystkim dobrze. Co jeszcze?
Wydaje mi się, że warto wspomnieć tutaj o tym, że Will jest zupełnie zwykłym chłopakiem. To znaczy, on nie ma żadnych mocy specjalnych, nie jest potomkiem jakiegoś króla i nie musi wyciągnąć miecza ze skały, nie ciąży na nim jakieś przeznaczenie. Nie, to jest zwykły chłopak, który sam musi wykuć swój los. Musi na niego ciężko zapracować. Ma cel i nie boi się o niego walczyć. I to jest właśnie ważne. To jest chyba najważniejsza lekcja, jaką młodemu człowiekowi może dać seria Zwiadowcy. I pomimo tego dalej podkreślam, że do Zwiadowców najchętniej siada się właśnie w celu rozrywkowym, tak? Żeby się odprężyć, wysłuchać ciekawej historii. No, do tego po prostu Zwiadowcy są stworzeni. Jeśli zaś jesteś dorosłym, no to może Zwiadowców dasz komuś w prezencie, jakiemuś młodemu człowiekowi, który nie lubi, niekoniecznie jeszcze polubił czytanie, ale może właśnie Zwiadowcy staną się tą książką, która otworzy oczy tego przyszłego czytelnika. Jak zdobyć książkę Zwiadowcy? Jest ona w każdej szkolnej bibliotece, przynajmniej tak zakładam. I to często więcej niż jeden egzemplarz, przynajmniej te pierwsze tomy. Jeśli ktoś chciałby ją zdobyć na własność, no to niedawno byłem w jednej z sieciowych księgarni i widziałem całą półkę zestawioną książkami pana Flanagana, więc zdobycie jej nie powinno być trudne. No a jeśli nie masz nic przeciwko czytaniu e-booków, tak jak ja, no to na serwisie Legimi są książki pana Flanagana również dostępne, więc można sobie tam spokojnie poczytać. Mam nadzieję, że zachęciłem was do czytania. Nawet jeśli jesteście dorośli, to spróbujcie przeczytać Zwiadowców, zobaczcie, co o tym myślicie. Ja sam przeczytałem Zwiadowców już jako dorosły i bawiłem się przy nich nieźle. Z taką świadomością, że to jest raczej książka dla młodszych, ale chciałem się z nią zapoznać i nie żałuję absolutnie tego. Jeśli już czytaliście, piszcie jakiś komentarz, czy się ze mną zgadzacie, może uważacie, że ta książka nie jest aż taka dobra. Jeśli przeczytacie pod wpływem tego filmu, również piszcie, co sądzicie. No i to tyle. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji, najpierw z dzwoneczkiem, abyście nie opuścili żadnego filmu. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.